Dobrze, zanim damy spokój Twojemu głosowi, zmęczonemu już, powiedz jeszcze, bo jestem bardzo ciekawy, jak żyje się w ośrodku buddyjskim? Mieszkałeś 2 lata, tak? No, mieszkałem, powiedzmy, no, w sumie można powiedzieć tyle. Tyle będzie. My o mieszkańcach ośrodków mówimy niewolnicy świątyni, tak ich nazywamy, temple slaves. Nie wesoło. Bardzo wesoło, właśnie bardzo wesoło, ale mieszkanie w ośrodku oznacza jedną rzecz, która jest zarówno pewnym wyzwaniem, jak też źródłem całkowitego szczęścia. Jest to przygoda dla ludzi, którzy mają bardzo niewielkie oczekiwania co do zachowania własnej prywatności. Ponieważ jest to miejsce, w którym prawie że 24 godziny na dobę jesteśmy dla innych. Czy to poprzez to, że dbamy o ośrodek, sprzątając go, utrzymując go w funkcjonowaniu i załatwiając różne sprawy, czy to mając kontakt z ludźmi, którzy do tego ośrodka cały czas przychodzą, bo najczęściej to są budynki albo miejsca użyteczności publicznej, one są otwarte z zasady, więc ludzie mogą przyjść, chcą się czegoś dowiedzieć o buddyzmie, więc bez przerwy ktoś tam jest, bez przerwy ktoś czegoś chce, bez przerwy jest potrzeba, żeby z kimś porozmawiać, więc jakby nasza potrzeba, że my byśmy teraz chcieli sobie coś tam porobić, teraz mamy urlop, bierzemy, albo na przykład już mamy dosyć tych ludzi, gdzieś się zaszyć w kącie i tak dalej, no to jest to jakby odwrotność tej sytuacji. Natomiast wrażenie jest takie, że im więcej jakby wtapiamy się w to życie, tym okazuje się, że paradoksalnie właśnie to, że coraz mniej mamy potrzeby prywatności i ta sytuacja jakby nam taki nawyk trochę ubija, że my jakby tak funkcjonujemy i to się pojawia się nowy nawyk, okazuje się, że nagle jesteśmy jeszcze bardziej radośni, jeszcze bardziej nieustraszeni, odczuwamy więcej świeżości w życiu, lubimy ludzi. Generalnie rzecz biorąc, jesteśmy zadowoleni z wszystkiego. Wszystko zrobi się proste. Poziom szczęścia ogólnie, szczęściometr idzie do góry. Czyli pomimo, że jest to trudne doświadczenie, to jest wartościowe? Pomimo, że to jest trudne doświadczenie, to pokazuje, że dokładnie źródło szczęścia leży w tym, że potrzebujemy być mniej osobiści. Czyli bardziej będziemy nieosobiści, tym będziemy szczęśliwsi. Bardziej będziemy osobiści, tym będziemy bardziej nieszczęśliwi. Mhm. Czyli nie warto budować wokół siebie muru. Dokładnie. I to nie jest coś, co jest czymś takim, co ja teraz mówię, taka powiedzmy prawda, którą sobie można powiedzieć. To jest coś, co na bardzo ludzkim, praktycznym poziomie odczuwamy sami.